Panie premierze, pan mówi dzisiaj w takim płomiennym, proeuropejskim wystąpieniu, że pan jest za tymi pieniędzmi. Pan jest za tymi pieniędzmi, bo pan po prostu nie ma w budżecie pieniędzy. Trzeba państwu wiedzieć, szczególnie państwu z lewicy, 600 miliardów złotych w ciągu 6 lat powiększyliście, posłowie PiS-u, pan Morawiecki, dług publiczny w Polsce. 600 miliardów. Jak to się ma do 250 miliardów? Panie Zandberg, ile mieszkań powstało za te 600 miliardów długu? Ile elektrycznych samochodów? Jak zmieniła się polska energetyka za te 600 miliardów? Oni potrzebują te 250 miliardów, bo po prostu nie mają pieniędzy. Pan powiedział dzisiaj tutaj w imieniu Lewicy, że to jest pchnięcie Polski w kierunku pogłębienia integracji europejskiej. Dzięki pana głosowi oni dzisiaj, w przyszłym tygodniu, pchną integrację Polski z Unią Europejską dzięki pani Pawłowicz w drugą stronę. Pan powiedział, że to jest pociąg do Europy. Proszę pana, to jest kibitka, a nie pociąg. Pan pociąg z kibitką pomylił. To jest kibitka. Pan poseł Wojciech Kossakowski, Prawo i Sprawiedliwość.